Witam mieszkańców Sieradza. Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być i powiedzieć, że inwestycja, jeżeli chodzi o blok 48 mieszkań tutaj, która ma powstać, nie jest absolutnie zagrożona. Dementuję to. Co do przetargu, który został unieważniony, tutaj poproszę o głos prokurenta w naszej spółce, który jest z działu administracji i dokładnie się tym przetargiem tutaj zajmował. Ja tutaj kilka słów powiem. Przetarg został ogłoszony w styczniu, został otwarcie ofert dokonaliśmy w lutym, zostały badane oferty. Oferent, który złożył najlepszą ofertę, został wzywany do przedstawienia udowodnienia doświadczenia własnego. Niestety wraz ze służbami prawnymi weryfikowaliśmy to parukrotnie, nie spełniał warunków udziału w postępowaniu. Niestety musieliśmy odrzucić najkorzystniejszą ofertę. Pozostałe oferty przekraczały budżet, jaki mieliśmy przeznaczony na to zadanie, czyli 20,5 miliona, co skutkuje unieważnieniem postępowania i co za tym idzie ogłoszenie w najbliższych dniach kolejnego postępowania przetargowego na realizację tej inwestycji. Chcę podkreślić tutaj, że ze strony miasta otrzymaliśmy już pełne środki, jakie na realizację tej inwestycji mamy. Do tej pory otrzymaliśmy 16 milionów złotych. Które fizycznie warto dodać, że mamy na koncie. Dokładnie. One są otrzymane, są bezpieczne. Teraz musimy wybrać wykonawcę w następnym przetargu, podpisać umowę i budujemy. Tutaj absolutnie nie ma żadnego zagrożenia dla tej inwestycji, aby one powstały tutaj w tym miejscu. Również chcę dodać, że jest bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o mieszkania. Jest dużo telefonów do naszej spółki, z tego co wiem również do Urzędu Miasta. Wpłynęło wiele wniosków. Niektórzy może się nie załapali z powodu progu dochodowego, aczkolwiek w następnym naborze będą tutaj już mogły korzystać z PIT-u z zeszłego roku, także na pewno dużo więcej osób się załapie. Ponadto będziemy przeprowadzać może szerszą akcję promocyjną, aby tutaj dotrzeć do szerszej ilości mieszkańców. W każdym razie jeszcze potwierdzam tylko słowa prezesa, że nie ma tutaj żadnego zagrożenia, ponieważ środki są, pozwolenie na budowę mamy, prawomocne. Ogłaszamy postępowanie, podpisujemy umowę i działamy. Jak długo będzie trwało, panie prokurencie, może by pan powiedział, tak? Jak długo, jeżeli ogłosicie jutro czy pojutrze, jak długo będzie wisiało to w cudzysłowie na stronie, tak? Czyli jak długi damy okres na składanie ofert? Zgodnie z przepisami jest to 15 dni. O, czyli dwa tygodnie. Ja jeżeli mogę uzupełnić, to wczoraj się spotkaliśmy z opiniami i kolejny raz próbuję się mieszkańcom Sieradza wmówić, że coś jest papierowe, że coś jest wyjątkowo niedobrze przygotowane. Ja mówię z perspektywy to 9 lat, kiedy sprawuję funkcję prezydenta i co najmniej kilka postępowań przetargowych w bieżącym roku musieliśmy unieważnić z przeróżnych powodów. Tutaj pan prokurent powiedział, że brakło wymogów formalnych. Żebyśmy mogli to uszczegółowić, to wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedstawił oświadczenia, nie zaświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu. To dyskwalifikowało go do tego, aby dalej brać udział w postępowaniu. To, że nie patrzymy politycznie, to, że nie patrzymy koniunkturalnie i wczoraj został przetarg unieważniony, świadczy o tym, że podchodzimy do tego bardzo poważnie. Tak jak powiedziano i powiedzieli przedstawiciele spółki, 15 dni to jest czas ogłoszenia nowego przetargu. Mam nadzieję, że ci, którzy wykonawcy, z którymi ja rozmawiałem już w bieżącym tygodniu, zainteresują się tym przetargiem, bo lobbujemy za tym, aby jak najwięcej chętnych było do realizacji. Do tego. Jak najwięcej było chętnych do tego, do realizacji tego projektu. Ja bym chciał powiedzieć, żeby złośliwi nie mówili, że pokazujemy, jak to dawniej bywało, kartony, ale chciałbym powiedzieć, że nasi sąsiedzi z Zamiedzy, za Państwa pośrednictwem niedawno przekazywaliście informację, że ubiegają się o dofinansowanie 5 milionów, oni się ubiegają dopiero. A ja bym chciał powiedzieć, że my 16 milionów 136 tysięcy mamy już na koncie i czekamy tylko na realizację. Tutaj odpowiedź jest jedna. Nie pytanie czy, tylko kiedy. I, tak. to jest istotne. Myślę, że wszyscy ci, którzy czekają na mieszkania w mieście Sierazu i te 35 osób, które już są zakwalifikowane, bo spełniają wymogi, naprawdę dla nich w naszej ocenie ten miesiąc czasu nie będzie stanowił ogromnego problemu. Oni po prostu już są zakwalifikowani. I to jest podstawowa informacja dla tych osób. I my nie czekamy na jakieś dofinansowania. My po prostu już te dofinansowania mamy i mam nadzieję, że po rozstrzygnięciu przetargu
z tym poślizgiem 15-dniowym uda nam się jeszcze w tym roku, w połowie roku rozpocząć tą budowę, przekazać teren, tak jak to się odbyło niedawno w Radomsku, czy jest wykonywane w Bełchatowie. Dokładnie. Można tutaj powiedzieć, że jesteśmy ku końcowi, za chwilę będziemy oddawać inwestycje. Jest to kwestia 2-3 miesięcy, że rzeczywiście ta inwestycja będzie już ukończona i to jest jedna pierwsza w Polsce, która została rozpoczęta. A jeżeli chodzi o Radomsko, dopiero rozpoczęliśmy, ale jest ta przysłowiowa łopata wbita. Mam nadzieję, że następna w niedługim czasie tutaj ponownie się spotkamy i w Sieradzu również takie wydarzenie uda nam się tutaj pokazać i tą łopatę wbić. Jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz. Wczoraj w mediach, za Państwa pośrednictwem, czy dziś w mediach pojawiła się informacja mówiąca o tym, że spółka SIM jest źle zarządzana, że ma straty, że jest kiepsko działającym organizmem. Chciałbym Państwa zapewnić, i myślę, że Pan Prezes kilka słów na ten temat powie, że spółka strat nie generuje. Ostatni czas i instrumenty finansowe, które stosuje spółka, pozwoliły wypracować zysk taki, który starczył na pokrycie strat. Jest jeszcze jest zysk z tego powodu. Bym prosił, żeby Pan Prezes na ten temat kilka słów powiedział. Normalne jest, że jak spółka zaczyna, no to zawsze jest zaczynając, no musi zacząć i tutaj zacząć od minusu. Ale teraz mamy trzeci rok tej działalności spółki, jest ponad 500 tysięcy zysku, czyli no wszystkie koszty, które spółka miała, no zdołała pokryć. No i tak naprawdę tą stratą będziemy pokrywać straty z ubiegłych lat. Zyskiem. Zyskiem, tak. Mamy tutaj założone również lokaty, które no, dzięki takim kwotom i od pozostałych wspólników no, naprawdę spore zyski w tej chwili nam generują, więc tu, no, nie można mówić, że w ogóle są zagrożone inwestycje, że ponosimy jakieś straty, bo absolutnie tego nie ma. Jeszcze na uzupełnienie tego wszystkiego, gorąco proszę wszystkich tych, którzy nie zostali wyłonieni w pierwszym trybie naboru, żeby uważnie obserwowali korespondencję, która będzie przychodziła z Urzędu Miasta czy z spółki SIM, bo tam będziemy Państwa prosili, zmienimy kryteria, tak jak Pan Prezes powiedział, czyli poprosimy o to, abyście mogli ten próg dochodowy wykazać również okazując się PIT-em z 2023 roku. Dobrze mówię, Panie Prezesie? Tak. To powoduje, że większość tych osób, które nie miały dochodu w 2022 roku, będą spełniały kryteria i mam nadzieję, że te 48 osób, które oczekuje na mieszkania, a tak naprawdę 13, które trzeba dokoptować, czy 15, których brakuje do uzupełnienia tej listy, będą bardzo, bardzo szybko mogli to zrealizować. Kolejne etapy to jest podpisywanie umów, tak? Czyli SIM zwróci się do Państwa, abyście podpisali umowę, żebyście złożyli stosowne zobowiązania dotyczące partycypacji w kosztach funkcjonowania i budowy tego budynku w pierwszym etapie i później w drugim. Po podpisaniu takich umów i podpisaniu umów przez Bank Gospodarstwa Krajowego z SIM-em, tak? Tak jest. Wtedy już ruszymy z kopyta i mam nadzieję, że tak jak jesteśmy w sąsiedztwie bloku komunalnego, uda nam się jak najszybciej to zrobić i za półtora roku do dwóch lat tutaj w tym miejscu co najmniej 48 rodzin znajdzie szczęśliwe swoje miejsce w Sieradzu. A przypomnę również, że tuż obok będzie powstawał kolejny blok na kolejnych 48 mieszkań i o ile dobrze pamiętam, realizacja tych dwóch projektów musi się skończyć do 26 czy 7 roku, Panie Prezesie, tak jest w harmonogramie realizacji zadań przez spółkę SIM. Dlatego zapewniam jeszcze raz i podkreślam, nie ma żadnego zagrożenia dla tego projektu. Mówimy wprost, nie to czy, tylko mówimy kiedy. I w naszych pracach takie zdarzenia dotyczące unieważnień przetargów czy braku możliwości wyłonienia wykonawcy są na porządku dziennym i pozwoliłem sobie nawet na taką analizę. Nasi sąsiedzi w bieżącym roku kilka przetargów unieważnili przeróżnych. Ci bliżsi, czyli Zduńska Wola, ale również i Kalisz, Łódź. To jest nasze codzienne życie samorządowe. Albo nie ma pieniędzy, albo ktoś nie dopełnia kryteriów, ale to nie wyklucza tego, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy w dalszym ciągu szli do przodu i żebyśmy realizowali projekty. Powiem jeszcze raz. Nie pytanie czy, tylko kiedy będziemy mogli to zrealizować. A jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby jak najszybciej to zrobić, bo to jest jeden z niewielu
z niewielu projektów w SIM-ie, który ma pełne finansowanie i jest do zrealizowania.